podstawie artykułu 397 paragraf 1 KPK udzielić zezwolenie Mirosławowi Ara na wytrwalanie w formie zapisu audio-wideo. Tak. Audio-wideo przebiegu rozprawy. Teraz na przerwanie B. Ujawniono wniosek oskarżonego z dnia 10 lutego. Wniosek brzmi tak, dla wiadomości stron działając na podstawie artykułu 147 paragraf 1, 2b KPK wnoszę o uchwalenie przebiegu rozprawy o sygnaturze 2K19/20 przeciwko Adolfowi Kubińskiemu oskarżonemu przestępstwo z artykułu 256. Mogę tylko powiedzieć, że to bardzo proszę. 256 paragraf 1 i 2 KPK za pomocą urządzenia rejestrującego obraz dźwięk. Panie Międzyna, z panem podtrzymuje ten wniosek. Tak. Ja podtrzymuję ten wniosek. Motywację szerszą przedstawię tego wniosku. Nie rozumiem, że to nie jest utrwalane przez prasę radiotelewizję, tylko nagrywane, że tak powiem, sądowe. Czemu miałby nagrywanie służyć? Wysoki sądzie, oskarżony chciał umieścić, znaczy chciał nagrywać przebieg rozprawy, dlatego że jego intencją było to, aby ten przebieg rozprawy mógł również obejrzeć szersze grono społeczności, które jest tutaj nagrywane. Czyli rozumiem, że pan mecenas cofa wniosek w tym zakresie, no bo inaczej tego nie rozumiem. I również nieoskarżonego nie ma, tak? Nie przewidywał tego, że będzie chodzić. Czyli wniosek... W tym momencie Wysoki Sądzie cofam. Znaczy, tak, obrońca cofa przedmiotowy wniosek, gdyż z uwagi, na udzielenie zezwolenia przedstawicieli telewizji brak jest podstaw do wtórnego utrwalania przebiegu rozpraw, do wtórnego utrwalania przebiegu. Uwagi na ustawiennictwo oskarżonego, rozprawa będzie prowadzona pod jego nieobecność. Jeżeli nie ma wniosku formalnego, panie prokuratorze, bardzo proszę o czytanie aktu oskarżenia. Oskarżam Adolfa Kubińskiego o to, że publicznie nawoływał w miejscowości Orzechówka, gminie Bocentem w województwie świętokrzyskim, do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych wobec Romów poprzez zamieszczenie w dniu 1 października 2019 roku na portalu YouTube zawierającego takie treści filmu zatytułowanego Uwaga Grzybiarza, prezentującego Romów jako bandytów napadających w polskich lasach na Polaków i w celu rozpowszechnienia prezentował na tym portalu takie treści. To jest to przestępstwo z artykułu 256 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego. Dziękuję panie prokuratorze. Chciałbym uwagę. Sąd postanowił. Na podstawie artykułu 389 paragraf 1 KPK odczytać wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym. Już sekundeczka. Na kartach 46-47 wobec jego lista winnictwa na rozprawie w dniu dzisiejszym wyjaśnienia pana Adolfa Kubińskiego brzmią następująco. Przedstawionym w dniu dzisiejszym, to jest 11 grudnia 2019 roku, w udziale dochodzeniowo śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zarzut zrozumiałem w całości, nie przyznaje się do jego popełnienia. Zostałem pouczony na piśmie o przysługujących mi prawach i obowiązkach, którego kopię otrzymałem na piśmie, pouczony zrozumiałem. Pouczono prawie do odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na zadane pytania. Sprawę tego korzystam, nie chcę wyjaśniać w tej sprawie. W tej sprawie złożyłem pisemne oświadczenie, które przysłałem do Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KWP w Kielcach. Nie będę więcej w tej sprawie wyjaśniał. Jedyne co mogę dodać, to chciałbym złożyć wnioski o możliwość końcowego zaznajomienia z materiałami sprawy, do zapoznania się z materiałem postępowania na aktualnym etapie sprawy, do otrzymania kserokopii niepoświadczonych za zgodnie z opiniami wybranych materiałów procesowych, z zawiadomieniem o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności procesowych, które podejrzewam może uczestniczyć jako strona postępowania przez panią prawie świadka wskazanego przeskazania przez inne osoby, chciałbym zaznajomić się z aktami postępowania na jego zakończenie. Chciałbym doprowadzonego postępowania złożyć opinię, komentarze, które były stawione pod chwilą Boga Grzebiarza, kart 49. To wszystko, co mam do wyjaśnienia w tej sprawie. Jednocześnie informuję strony, że strony zapewne wiedzą, że elementem, że tak powiem, wyjaśnienia oskarżonego jest tylko pismo, oświadczenie z dnia 1 grudnia 2019 roku, które zawiera stanowisko procesowe co do stawianych mu zarzutów. Także teraz panie panu tak. Sąd postanowił. Na podstawie
15. Zrozumiał, drodzy Państwo, tak. Mówię oczywiście, że Państwo nie mają ogólnie dla wszystkich, jest znany mnie też. Natomiast myślę, że to formalnie zaraz powiem. Na początku spod naszego komputera, gdyby się nie udało, Runa! Wiesz, to jest ręce. Szanowni
tam wyprowadzacie? Kogo wybronicie? Już nie będę mówił o nacjach, ale powtarzam jeszcze raz i zwracam się do Wojtka na to, ze Świętokrzyskiego. Wykonajcie i zróbcie porządek. Jak wam to stanie na drodze, zróbcie to, co do was jako wolnych ludzi należy. Dziękuję bardzo. Wysoki Sądzie, czy jako obywatel kraju suweren mogę zadać pytanie panu prokuratorowi? Nie. Ale pan prokurator ma swoją władzę w głowie. Zadała mi pani pytanie, odpowiedziałem najkrócej, jak potrafiłem. Nie. Dobrze. Ale pan prokurator mówi o Romach, nie o Rumunach. To jest wielu różnic. Proszę pani. Przepraszam bardzo, ale musiałam wyrazić swoje znaki. Ja się wcale nie gniewam. Ale zadała mi pani pytanie, udzieliłem krótkie odpowiedzi, najkrótsze jak potrafiłem i na tym dyskusja się skończyła. Ujawniono pismo oskarżonego dnia 23 stycznia 2020 roku, zatytułowane wnioski dowodowe. Informuję stronę, że w międzyczasie wpłynęło pismo od oskarżonego o następującej treści. W nawiązaniu do pisma Sądu Rejonowego Wydziału Karnym Stanów 14 stycznia 2020 roku załączyłem przesłankę UT CBR zawierającą film mojego autorstwa pod tytułem Akt Oskarżenia, zamieszczony na kanale YouTube oraz spis komentarzy do tego filmu w liczbie ponad 1000 i wnoszę o dołączenie ich do akt sprawy oraz przeprowadzenie z tych dokumentów dowodów na okoliczność czynu i filmu pod tytułem Uwaga Grzybiarze był odbierany przez szerokie rzesze odbiorców internautów jako nawoływanie do aktu nienawiści na tle etnicznych lub innych przestępczych działań, które zostaje mi zarzucone przez oskarżyciela publicznego w akcie oskarżenia. Pani Mecen, z Pani popiera ten wniosek. Muszę do końca wypowiedzieć, co to pozostaje. Panie prokuratorze, Wysoki Sądzie, wnoszę o oddalenie wyższego wniosku dowodowego z uwagi na treść artykułu 170 paragraf 1 punkt 3 KPK. Dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności. Nadto okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia do rozstrzygnięcia naszej sprawy. A dowód ten ponadto Wysoki Sądzie zmierza do przedłużenia postępowania. Dziękuję. Tak. Prokurator wnosi do tego wniosku. Sąd postanowił. Na podstawie artykułu 170 paragraf 1, punkt 2 i 5 KPK, oddalić wyżej wymieniony wniosek dowodowy o dopuszczeniu dowodu z nagrania wraz z komentarzami, gdyż okoliczność, która miałaby być udowodniona za pomocą tego dowodu, to jest, że film Uwaga Grzybiarze spotkał się z pozytywnym przyjęciem internautów, jest już udowodniony zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, co wynika choćby z komentarzy pod tym filmem, a nadto wniosek w ten sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania. Mamy wreszcie jeszcze jedną kwestię formalną. Mianowicie znajduje się tutaj w aktach sprawy za pismem przewodni prokuratora wniosek dowodowy, wnioski dowodowe obrońcy. Pani mecenas, co do tych punktów 3 i 4 nazwijmy go, czyli tych wydruków z gazet, no to sąd jakby tego nie kwestionuje, bo prokurator załączył do poziomu materiału dowodowego, formalnie wpłynął do zatem oskarżenia. Co do tych świadków zamocowanych przez pana? Tak, bo będzie popierał ten wniosek dowodowy. Obrońca oskarżonego ubiera wniosek dowodowy o przesłuchanie świadków, jak w piśmie z dnia 23 grudnia 2019 roku. A okoliczność może bardziej precyzyjnie niż ten wniosek, pani przewodnicząca. Wysoki Sądzie, na okoliczność, może tak, świadkowie ci byli osobami bezpośrednio przy sytuacjach, kiedy w lasach byli grzybiarze, tak? Czyli, Wysoki Sądzie,
wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań Dariusza Cieślika i Ewy Łacińskiej na okoliczność taką, iż mieszkańcy zgłaszali Adolfowi Kubińskiemu. Iż mieszkańcy, okoliczni mieszkańcy, tak? Iż okoliczni mieszkańcy zgłaszali Adolfowi Kubińskiemu. Napaść na krzyżarzy. Napaść na krzyżarzy. Co było motywem jego działania? Do co było motywem jego działania? Do nagrania krzyżarzy. To okoliczności. Za pomocą jednego i drugiego świata. Panie prokuratorze, to by tak sprecyzowane do głosu. Sądzę, że ja również muszę oddanie przygotować powyższe wnioski dowodowe. Zwróciliśmy na okoliczność, że okoliczność zdawana się dowodzenia musi jest udowodniona zgodnie z stwierdzeniem wnioskodawcy, a bowiem oskarżony tę okoliczność nam nie zaprzeczył, potwierdził, że to było motywem jego działania. Iż okoliczni mieszkańcy mogli do niego się zwracać z takim problemem. Prokurator wnosi o wydanie wniosku, na otrzymywanie notów. Sąd postanowił. Na podstawie artykułu 170 paragraf 1 punkt 2 KPK oddalić wnioski dowodowe o przesłuchaniu w charakterze świadków Dariusza Cieślika i Ewy Łacińskiej na okoliczności wskazane przez obrońcę oskarżonego albo nie okoliczności te, to jest motywy działania oskarżonego są już udowodnione zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy. Panie prokuratorze, wnioski dowodowe. Dziękuję. Sądzenia zgłaszam dowodowe. Wysoki sędzie, próba tym, które do sądu na chwilę przed jeszcze wyjaśnieniami oskarżonego, bo w dniu wczorajszym te wyjaśnienia nadal na poczcie, no to nie zgłaszam. Jak szanowni tak. Nie wnoszę o uzupełnienie przewodu sądowego. Zamykam rozprawę. Panie prokuratorze, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Wysokiego Sądu, przeprowadzone w postępowaniach przygotowawcze, obecnie już jurysdykcyjne w niniejszej sprawie, wykazało w sposób budzący wątpliwości, iż oskarżony swoim zachowaniem polegającym na umieszczeniu filmu na portalu YouTube Uwaga Krzyżarze wyczerpał w swojej treści wypowiedzi znamiona przestępstwa stypizowanego w artykule 256 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Nie ulega proszę Wysokiego Sądu, że wątpliwości, że oskarżony nawoływał do samosądu, a tym samym do różnic na tle narodowościowych. Motywy w Wysokim Sądzie działania oskarżonego są indyferentne z punktu widzenia jego odpowiedzialności karnej. Zachowanie tego rodzaju, jakie zaprezentował w Wysokim Sądzie oskarżony, nie może pozostać obojętne prawnie. Zważyć należy na takie wypowiedzi, jak zróbcie to, co macie zrobić. Nie bójcie się prawa. Bandytę należy zabić na miejscu. Zwracam się do moich rodaków ze Świętokrzyskiego. Wykopcie to, co macie zakopane. Zróbcie to, co macie zrobić. Wszystko w Wysokim Sądzie było ukierunkowane po to, aby w Wysokim Sądzie nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych i tutaj intencjonalnie w Wysokim Sądzie wobec Romów. Nazwanie osób Rumunami oczywiście jest skrótem myślowym, wiadomo o co chodzi. Proszę Wysokiego Sądu, wszystkie te okoliczności wskazują zatem niezbicie, iż w ocenie prokuratury oskarżony Adolf Kubiński dopuścił się znamion zarzuconego mu przestępstwa. I wobec powyższego wnoszę o uznanie go za winnego popełnienia tego czynu i wymierzenie mu kary 10 miesięcy pozbawienia wolności, a nadto na podstawie artykułu 43b kodeksu karnego orzeczenie środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz zasądzenie od oskarżonego kosztów postępowania w całości. Proszę Wysokiego Sądu, należy zauważyć odnośnie kwestii kary, że oskarżony był już uprzednio karany sądownie za przestępstwo podobne na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i wykonania na okres próby wynoszący 6 lat. Negatywna prognoza kryminologiczna związana z popełnieniem uprzednio
podobnego rodzaju przestępstwa umieszczonego w tym samym rozdziale kodeksu karnego świadczy, że nie można wnioskować o karę z warunkiem zawieszenia jej wykonania, a wnioskowana kara w takim innym wymiarze spełni w ocenie prokuratury swoje cele zarówno z zakresu prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Dziękuję bardzo, proszę pani mecenas. Słucham. Wysoki Sądzie, więc po pierwsze trzeba tutaj zacytować przepis artykułu 256, że realizuje go osoba ten, kto nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo bez względu na wyznaniowość. Natomiast celem tego przestępnego działania jest niesianie nienawiści, przez którą się należy rozumieć wrogość prowadzącą do konfliktów, ale musi to być sianie na tle różnic narodowościowych. Ta odmiana tego przepisu również wymaga sprawcy zamiaru bezpośredniego. Musi działać zamiarem bezpośrednim o szczególnym intencjonalnym zabarwieniu. Adolf Kudliński umieścił film na YouTube. Ten film i ta treść w tym filmie nie może być tożsama w Wysokim Sądzie z nawoływaniem do nienawiści i jej szerzeniem. Zaprezentował swoje stanowisko w sprawie po zapoznaniu się z artykułami, po zapoznaniu się z relacjami osób, które powiedziały, że w miejscowościach, w lasach były napadane wtedy, gdy zbierały grzyby. Jego działanie nie było w żaden sposób umotywowane chęcią tego, aby siać wrogość do Rumunów czy kogokolwiek, tylko aby policja poczyniła działania i stanęła w obronie ludzi, którzy są napadani przez bandytów. Motywem działania oskarżonego nie była chęć bronienia Polaków czy ludzi napadanych przez bandytów, tylko i wyłącznie rumuńskich, ale jako tak jest to intencja całego filmu. Nie miał zamiaru u innych ludzi wzbudzić jakichkolwiek wrogości do Rumunów z powodu ich przynależności do rasowej. Nie dopuścił się również ich, Wysoki Sądzie, znieważenia. Zamieszczenie tego filmu to jedynie wyrażenie swojej dezaprobaty do tych wydarzeń, które rzeczywiście, Wysoki Sądzie, miały miejsce. Film był nagrany spontanicznie, pod wpływem emocji. Nikt, nawet tutaj nie można było, aby oskarżony przypuszczał, że takim działaniem dopuści się popełnienia przestępstwa. Ten jego negatywny stosunek nie odnosił się w ogóle do społeczności jako takiej, społeczności rumuńskiej, tylko do konkretnych osób, które napadały, Wysoki Sądzie, na obywateli polskich w lasach, tych, którzy zbierali grzyby. I oskarżony ma prawo do wyrażania swojego zdania, opinii, również o charakterze, Wysoki Sądzie, krytycznym czy nieprzychylnym, bo mu to gwarantuje artykuł 54 Konstytucji. Wysoki Sądzie, po pierwsze jeszcze, nawiązując tu do aktu oskarżenia, oskarżony w ogóle nic nie mówi o Romach. Jego wypowiedź dotyczy osób pochodzenia rumuńskiego, napadających na grzybiarzy. No i notabene tutaj każdy Rumun nie jest Romem. I de facto nie wiem, czy by się Rumun nie poczuli urażeni takim skrótem myślowym przez prokuratora Drażonym. Poza tym, jeżeli ktoś wysłucha całej wypowiedzi Adolfa Kudlińskiego z odrobiną zrozumienia, to Adolf Kudliński nie nawołuje do nienawiści Romów czy też Rumunów. Nie prezentuje też ich jako bandytów, którzy napadają na Polaków. Autor tej publikacji wskazuje na pewien problem, że obywatele są napadani w lasach i tutaj zresztą
Nie jest to niczym niewiadomym, bowiem o tych zdarzeniach wypowiadały się portale Wirtualna Polska, Mafia Rumuńskich Grzybiarzy, sieje postrach w lasach pod Kielcami, mają polować na koszyki z borowikami. Jest to tytuł. Radio Kielce, Grzybowa Mafia straszy mieszkańców. Echo Dnia. W gminach Bieliny, Nowa Słupia dochodzi do napaści na grzybiarze. Ludzie mówią o mafii. Te okoliczności, Wysoki Sądzie, świadczą, iż motywem działania i zachowania do nagrania tego filmu nie było nic innego jak napaści na grzybiarza. Film ten w ogóle by nie powstał. Działalność Adolfa Kudnińskiego jest znana. On ma szereg filmów, bardziej może o charakterze leczniczym, gdyż jest zielarzem, uczy ludzi, jak korzystać, jak wykorzystywać tą wiedzę o ziołach i tak dalej. W żadnym z jego innych nagrań nie ma nawet odrobiny wrogości, złego stosunku do innych narodowości i nacji. Nie można zrozumieć wyrwanych słów, tak jak tutaj prokurator zacytował, bez kontekstu całej wypowiedzi. To Wysoki Sądzie, jak ono jeszcze, jaki odbiór znalazło w społeczeństwie, no to nie jest przestępstwo formalne. Ono nie musi wywrzeć tutaj skutek. To każdy może sobie ocenić, tak? Czy zresztą i tak gro ludzi i wpisy na portalu, które się ukazały, ludzie nie rozumieją tego, jak pan prokurator, że jest to sianie nienawiści. Jest to bardziej niemoc policji, która w przestępstwach ściganych z oskarżenia publicznego, nie prywatnych, powinna z urzędu rozpocząć działanie, a tego nie robi. Policja czeka, aż osoba, na której popełniono rozbój, przyjdzie i złoży formalnie zawiadomienie. Nie, policja powinna z urzędu w takiej sprawie działać, a nie czekać na żaden wniosek, bo jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Tak samo prokurator. A tutaj jest nic państwo nie zrozumieli z tego, co wcześniej powiedziałem. To są państwo publiczności, jeszcze obrońcy przerywać. Przepraszam. Tak. Właśnie w tych Wysokim Sądzie, w tych przekazach medialnych, iż napadano na grzybiarzy, napadały na grzybiarzy zorganizowane grupy przestępcze pochodzące z Rumunii. Oczywiście to wystąpienie pana Adolfa ma charakter emocjonalny. No, nie trudno tutaj się dziwić temu właśnie charakterowi tej wypowiedzi. Natomiast w żaden sposób nie można jego słów rozumieć jako nawoływanie do nienawiści i to właśnie na tle etnicznym czy rasowym. Oskarżony nie występuje tutaj przeciwko jakiejkolwiek grupie narodowościowej czy etnicznej, ale właśnie przeciwko bandytom, którzy napadają na ludzi zbierających grzyby. Obojętne, czy to Rumuni, Romowie, Polacy, czy w ogóle ktokolwiek inny. W każdym tym wypadku Adolf Krubiński domagał się wzięcia w obronę właśnie tych osób pokrzywdzonych. Te nawet słowa o wzięciu sprawy przez pokrzywdzone w swoje ręce nie mają charakteru nawoływania do przemocy. Oskarżony tłumaczy ludziom, że oni mają również swoje prawa, że nie muszą uciekać i się kryć. Adolf Kudliński jest po prostu sfrustrowany tą bezczynnością, o której już wcześniej w moich słowach, w mojej wypowiedzi była mowa. I po prostu tą bezsilnością policji daje no, wyraz, wzywając ludzi do samoobrony. Nie chodzi tu jednak o obronę przed jakimiś wyimaginowanymi bandami Rumunów, ale przed tym realnym zagrożeniem ludzi zbierających grzyby. Dlatego też trzeba Wysoki Sądzie zauważyć, że to działanie właśnie miało charakter incydentalny. Było po pierwsze zainspirowane tym szumem medialnym i motywem również jego działania.
pomocy, które mówiły mu bezpośrednio o tych napaściach. Kwestia tego, że obywatel ma prawo do wolności słowa, do informacji, to nikt rozsądny tak naprawdę nie uważa sformułowań włoska mafia, polscy złodzieje samochodów skierowane przeciwko określonej grupie etnicznej za nienawiść, za nawoływanie nienawiści na tle rasowym. Takie sformułowania padają w mediach. Wskazują one jedynie na taki realny problem społeczny, który w jakimś stopniu dotyka narodowości. Nikt jednak nie uważa, że wszyscy Włosi to mafiozi, wszyscy Polacy to złodzieje samochodów. Analogicznie więc można uważać, że określenie rumuńscy mafiozi grzybowi odnosi się do wszystkich Rumunów. Nie, określenie to tylko wskazuje na ten problem i na tych, którzy są związani z napaściami na grzybiarzy. Co więcej, ten film Adolfa Kudlińskiego w Wysokim Sądzie dalej działa na portalu i funkcjonuje na YouTubie. Nie został usunięty. Jak więc należy przypuszczać, prokuratura nie wystąpiła do administratora portalu o jego usunięcie. On sam, portal, ze swojej inicjatywy też tego nie zrobił. A mamy i wiemy, że w obecnych czasach portale internetowe są wyczulone na mowę nienawiści i same bez wzywania nikogo usuwają takie wszelkie treści i wpisy, które sieją mowę nienawiści. Czemu w tym przypadku to nie zostało uczynione? W tym wypadku właśnie okoliczność ta, że tego nie uczyniono, to wskazuje na czyn o znikomym stopniu społecznej szkodliwości. Wiem, prokurator na 100% by się popatygował i wystąpił do administratora o usunięcie tego. Trzeba tutaj dodać, że skoro to wystąpienie Adolfa Kudlińskiego, ten nagranie tego filmu było incydentalne, to trudno zrozumieć i ten film jako motyw działania do nawoływania na tle tutaj rasowym, etnicznym. Oskarżony ani wcześniej, ani później nie poruszał tego problemu. Nigdy też nie pomawiał o jakiekolwiek czyny niecne Rumunów bądź obywateli innych nacji. Trzeba w Wysokim Sądzie tutaj nadmienić, że podobne sprawy, podobny stan faktyczny był omawiany przez sąd w wyroku 9K 217/15 sąd w Bielsku Białej, gdzie oskarżony został uniewinniony za treść umieszczoną, bowiem miał taki sam zarzut, a umieścił wpis na portalu. Z Romami jest tak samo jak z klerem. Nie orzą, nie sieją, a plony potężnie zbierają. Czy ktoś widział cygana uczciwie pracującego? Żyją tylko z przekrętów, żebractwa, kradzieży, kombinacje mają w genach, nic i nic tego nie zmieni. Dlatego izolacja i wygnanie. I będzie spokój. W tym stanie faktycznym sąd uznał, że działanie oskarżonego nie wyczerpowało znamion przestępstwa. Nie widzę w Wysokim Sądzie innych powodów, dla których w tym konkretnym przypadku, już omawiając tak szeroko, bo de facto do zrozumienia motywów działania, to wystarczył tylko i wyłącznie film umieszczony na tym internecie. W zasadzie tylko ten dowód, już po obejrzeniu tego filmu, każdy, kto rozsądnie go odczytuje, widzi i nie może go inaczej interpretować. Na pewno nie tak, jak tutaj prokurator, Urząd Prokuratorski.
Chcę jeszcze powiedzieć jedno. Adolf Kudliński, Wysoki Sądzie, jest osobą powszechnie szanowaną. Budzi respekt okolicznych mieszkańców. Mieszkańcy zwracają się z nim o prośby. Jest to obywatel działający prospołecznie. Prowadzi fundacje. Dokarmia, dożywia ludzi. Organizuje im schronienie. I organizuje szereg dobroczynnych akcji na rzecz takiej społeczności. Ja sama w Wysokim Sądzie widziałam, bo rozmawiałam przed Wigilią z oskarżonym. Nie mógł ze mną kontynuować rozmowy, ponieważ mówi, że musi szybko rozwieźć dla biednych ludzi, odbierając z innych sklepów żywność i zawożąc mieszkańcom. Tak, mieszkańcom okolicznym. On świadczy pomoc i ten Wysoki Sądzie innym Polakom, innym narodowościom, również na Kielczan, mówi scyzoryki, nie jest to związane z intencją tego, że kogoś poniżam na tle rasowym, wykazuje drogość, a jedynie staną w obronie ludzi, którzy są w Wysoki Sądzie napadani. Rzeczywiście, faktycznie takie okoliczności zostały potwierdzone. Film został tylko i wyłącznie z taką intencją stworzony. Faktycznie szybko, w sposób emocjonalnie nagrany, ale trzeba zobaczyć, że to jest po prostu człowiek starszy, który pewnych działań czy zachowań, zaniechań policji w ściganiu przestępstw nie może zrozumieć. Nie może zrozumieć tego, czemu obywatel polski, albo jakikolwiek obywatel, nie może jeść do lasu, nie może zbierać grzybów. Tego Wysoki Sądzie ja wnoszę o uniewinnienie oskarżonego. Powiem, on swoim zachowaniem nie wyczerpał uznania przestępstwa z artykułu 256 paragraf 1. Dziękuję pani mecenas. Drodzy państwo, proszę poczekać na korytarzu, po 15 minut będzie ogłoszony wyrok. Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok nie możesz pospolitej Polskiej Sąd Wojewódzki w Starachowicach lub Miedziarkarnym w składzie obecnym po rozpoznaniu sprawy karnej przeciwko Adolfowi Kudlińskiemu oskarżonemu o przestępstwo z artykułu 256 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego orzeka Adolfa Kudlińskiego uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, który kwalifikuje jako przestępstwo z artykułu 256 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego zastępując słowo Romów słowem Rumunów i zatem czyn na podstawie artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza ukarę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 43b kodeksu karnego podaje wyrok do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie do sentencji na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres 30 dni oraz zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, które obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść i posłuchać. Co do samego stanu faktycznego, jest to dosyć prosty. Wymaga jak naprawdę tylko i wyłącznie oceny, czy jest to przestępstwo, tak jak twierdzi prokurator, czy też przestępstwo nie jest, jak twierdzi obrońca oskarżonego. Przede wszystkim tak, sam stenogram, który znajduje się w aktach sprawy, jakby nie oddaje skali problemu. Żeby ocenić zachowanie oskarżonego, niezbędne jest obejrzenie tego filmu. Zrobiliśmy to tutaj dzisiaj. Ja nie ukrywam, że przygotowując się do rozprawy, obejrzałem sobie wcześniej, żeby widzieć, jak to wygląda. I wypowiedzi oskarżonego należy traktować jako całość. Tutaj strony w swoich mowach końcowych wyciągają poszczególne fragmenty, siłą rzeczy prokurator te, które pasują do aktu oskarżenia, obrońcy te, które pasują do przyjętej linii obrony. Natomiast w tym wypadku jest to całość wypowiedzi. Jest to całość wypowiedzi. Ta wypowiedź wbrew temu, co tutaj strony prezentowały, nie jest obudowana wokół troski obywateli, czy wokół tego, żeby kogoś tam zabijać. Ta treść cała jest obudowana w całkiem innej osi, mianowicie pozwolę sobie ze stenogramem to zacytować. Będzie nam prościej. Polska policja powinna każdego Rumuna, który zbliża się do obrzeża lasu, zamknąć za mordy i do kryminału za to, że jest to Rumunem. Jest to ewidentne do nawoływania do nienawiści na tle przynależności narodowościowej. I jeżeli do tego dokleimy te wszystkie pozostałe wypowiedzi o rzeczach, które trzeba wykopywać, czy to jest broń, czy to są winy,
Biblii, jak twierdzi jeden ze swoich pism procesowych, stworzenie jest zupełnie nieistotne. Nie ma więc na tym etapie żadnych wątpliwości, że jest to nawoływanie do nienawiści. Czyli mamy, że tak powiem, otrzymane przed pole, kwalifikacja, że tak powiem, przyjęta w akcie zderzenia jest prawie prawidłowa, to znaczy brakuje tutaj artykułu 11 paragraf 2 kodeksu karnego, ponieważ oskarżony jednym zachowaniem, dlaczego oznamiona w dwóch przepisach, ponieważ jednocześnie te treści rozpowszechnią, ale to jest taka poprawka redakcyjna, podobnie jak zastąpienie słowa Rumunów, niewątpliwie w tej wypowiedzi pana słowo Rumunów, nie zaś Romów, intencja oskarżonego, być może chodziło o Romów i o Cyganów szerzej, ale w tym wypadku jest to użycie słowa Rumunów, przepraszam. Co do winy. Stopień winy oskarżonego jest olbrzymi. Po jego stronie nie wystąpił żadne okoliczności, które wyłączały swobody jego działania. Żadne. Co więcej, niewątpliwie miał on świadomość, jaka jest skala jego popularności w internecie i z jak szerokim dźwiękiem spotka się ten jego przekaz. Wbrew temu jednak, co twierdzi tutaj obrońca, ten przekaz na szczęście dla polskiego społeczeństwa nie spotkał się tylko z samymi pozytywnymi reakcjami. Są to reakcje negatywne, zdecydowanie negatywne. Daje to pewną nadzieję. Wysoka jest w związku z tym społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa, na co wskazują okoliczności i charakter popełnionego przestępstwa. Za wysokim stopniem winy przemawia również to, że oskarżony w toku postępowania nie wykazał żadnego krytycznego podejścia do popełnionego przez siebie przestępstwa. Biorąc pod uwagę stopień winy, stopień społecznej szkodliwości, czy oceny sądu, kara 6 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości na przestępstwo popełnione przez oskarżonego. Na wymiar kary rzutuje, w olbrzymim stopniu rzutuje fakt uprzedniej karalności oskarżonego za posiadanie i handel bronią. Jest to przestępstwo dokładnie z tego samego rozdziału, co przestępstwo zarzucone w dniu dzisiejszym. Jednocześnie ta orzeczona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania uniemożliwia warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w niniejszym procesie. Celem dodatkowego prewencyjnego oddziaływania na osobę oskarżonego orzeczono wydanie wyroku do publicznej wiadomości w sposób, który to odczytałem w wyroku. Z racji tego, że oskarżony ma skromne możliwości majątkowe i zarobkowe, a orzeczona kara ma charakter bezwzględny, został on zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych. Wyrok oczywiście jest nieprawomocny, można się od niego odwołać, żeby to zrobić. W terminie 7 dni trzeba złożyć wniosek o sporządzenie.